Witam wszystkich z tej strony Merol. Mamy dzisiaj 21 lipca, godzina 8:21. W dzisiejszym przeglądzie analizy technicznej omówimy sobie standardowo Bitcoina, Ethereum, zobaczymy co się dzieje na kapitalizacji oraz przelecimy wybrane przeze mnie altcoiny. Zapraszam serdecznie. Zaczynamy od Bitcoina. Interwał dniowy. To co możemy na pewno zobaczyć to to, że złamaliśmy tutaj ostatni szczyt, co jest bardzo dobrą przesłanką na dalsze wzrosty. Więc interwał dniowy wygląda bardzo elegancko. Przejdziemy sobie teraz na H4. Tu mieliśmy naszą ostatnią strefę oporu. Znowu dała reakcję. Tym razem została już przejechana. Mieliśmy najpierw pierwszą reakcję, ale jednak zostały zebrane zlecenia na buy i strefa została w tym momencie przejechana. Dla mnie jest to oznaka, no, że już chcemy jechać bardziej do góry. Oczywiście nie zapominam o moich długoterminowych scenariuszach ze spadkami. Natomiast w tym momencie widzę większą szansę na to, że najpierw dolecimy w okolice 26-30 tysięcy i dopiero właśnie w tej strefie będzie się rozgrywała cała walka o to, czy sprzedaż będzie na tyle silna, żeby wybić nowy dołek i spaść jeszcze niżej, w okolice 16, 14, nawet i 12 tysięcy. Czy jednak grubasy zdecydują, że ta strefa będzie tylko i wyłącznie korektą, a po korekcie znowu będziemy jechać do góry. To będziemy oczywiście sobie aktualizować na bieżąco i zobaczymy, co się wydarzy w strefie wyżej. Teraz wracając do interwału 4-godzinowego. Mamy tutaj ostatnią strefę 1:1. I ta strefa może nam dać popyt. Ona jest tutaj, natomiast ja osobiście widzę miejsca troszkę niżej. Mianowicie w tej strefie. Pierwsze miejsce to jest 22.343, tak mniej więcej. Ten poziom mógłby dać jakąś reakcję, natomiast najlepszy poziom jest w granicach 21.870, czyli praktycznie pod koniec tego całego ruchu. I tutaj można by było sobie ustawić stop lossa pod ten dołek albo pod te dołki i próbować jeszcze zahandlować bitka z tej strefy. Teraz czego możemy się spodziewać? Czy dostaniemy z tego szczyt? No tego nie jestem pewien właśnie, bo na małym interwale cały ten ruch, który tutaj się stworzył, pokazuje, że chyba zaczyna się korekta. Oczywiście duży interwał pokaże to zdecydowanie później, dlatego jeżeli ta strefa zadziała, ja będę szukał w tym miejscu shorta i będę robił po prostu hedge'a. Czyli buy stąd, short stąd i to co wygra, to wygra. Jeżeli pojadą do góry, no to super, bo zarobi mój long. Jeżeli pojadą w dół, no to super, bo zarobi mój short, a longa sobie wtedy gdzieś w międzyczasie tutaj jeszcze skeszuje. Także mniej więcej w ten sposób wygląda scenariusz. Możemy się spodziewać shortów mniej więcej z tej strefy. No i tutaj znowu odbędzie się teraz walka. Jest dosyć ciekawy moment tak lokalnie na Bitcoinie. Jeżeli ta strefa wygra i grubasy będą chciały jeszcze zrobić nowy szczyt, no to spoko. Także ja bym tutaj obserwował i próbował się przyłączyć. I wejście w longa zapewni nam taki właśnie jakby bezpieczeństwo przy zajmowaniu pozycji short. Bo jeżeli ten short by się nie udał, no to my praktycznie nie stracimy, no bo zarobimy na longu. Także aktualnie w ten sposób widzę bitka. Natomiast jeżeli ta strefa zadziała, no to mamy właściwie dwa scenariusze takie na szybko. Czyli albo korekta jab i szukamy gdzieś w tych okolicach strefy do wzrostów, albo ta strefa przebije nam te ostatnie dołki. One są bardzo atrakcyjne. Wielu ludzi już myśli, że powinniśmy już jechać do góry i że już tylko do góry, a nie zapominają o tym, że te dołki też są dosyć istotne do powybijania. To jest bardzo dużo zleceń, dużo stop lossów już poukładanych. No, więc te dołki są dosyć atrakcyjne, żeby jeszcze je sobie dziabnąć, a zostawić ten ostatni na sam koniec, na jakiś inny ruch. Dlatego warto obserwować, co się będzie działo w tych dwóch strefach.
i należy pamiętać, jak to się może rozegrać. Ja osobiście będę oczywiście, jeżeli będą spadki, szukał gdzieś tutaj longów, ale nie zapominam również o poziomach na dole. Więc jeżeli indykatory i wskaźniki będą mówić, że jeszcze będziemy jechać w dół, nie będę tutaj podejmował żadnych decyzji handlowych. Tak więc, jeżeli chodzi o bitka, to tyle. Zajrzyjmy sobie do dominacji, co tutaj się wydarzyło. Ok, wrócimy na czwórkę. Na dominacji, tutaj na grupie wyznaczaliśmy sobie scenariusz, jak byliśmy mniej więcej w tym miejscu, czyli spadek do poziomu 42% i jazda do góry. Najpierw cena jeszcze trochę urosła, później mieliśmy korektę. Przy 42% już wrzucałem info na grupę, że możliwe, że już nie dotrzemy do tego poziomu, ale jednak stwierdzili smart money, że schodzimy. Zeszliśmy jeszcze trochę niżej, ale cały czas w strefie, więc wszystko jest w porządku. I od razu dostaliśmy bardzo silną reakcję do góry. Mamy do tego dywergencję na RSI. I teraz z tej strefy kolejny target to będzie przedział między 45 a 46%. Przypominam, że to jest wykres dominacji. Znowu w tej strefie będzie walka, co się stanie dalej. Natomiast jeżeli przebijemy tą strefę, no to wtedy wracamy do naszej strefy 1:1 i będziemy zbliżać się do poziomu 50%, z którego spodziewam się silnego odbicia. No i w tym miejscu, właśnie na tym odbiciu, oczekuję bardzo silnego alt sezonu. Także wyczekujemy na ten moment. I jeżeli chodzi o dominację, dobra, teraz zajrzymy sobie do kapitalizacji. Ostatnio mieliśmy tutaj strefę jako obrona tych dołków. Strefa została obroniona. Dostaliśmy bardzo, bardzo silny strzał na tej kapitalizacji, co bardzo mnie cieszy. Teraz dotarliśmy do kolejnej strefy. Tutaj była masa zleceń i no i spadamy. Praktycznie tylko wjechaliśmy w jej krawędź i zaczyna się korekta. Przebicie tych ostatnich wierzchołków dało dla mnie bardzo fajną przesłankę na wzrosty. Dlatego ja teraz czekam na korektę i ładuję się w spoty. I biorę tutaj głównie pod uwagę altcoiny na ten moment. Jeżeli chodzi o bitka, no to tak naprawdę jeszcze czekam, tak jak wcześniej wspominałem, w zależności od tego, jak rozwiną się scenariusze. Natomiast altcoiny już w tym momencie zaczynam wyznaczać strefy i zaczynam je skupować na spot. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu zrobimy sobie większe nagranie, w których będziemy szukać takich stref. No i teraz, jeżeli chodzi o korektę na kapitalizacji, no to najprawdopodobniej oczywiście wrócimy gdzieś w te okolice. Będziemy oczywiście bronić dołka. Ale trzeba oczywiście pamiętać, że jeżeli w scenariuszu, w którym wspominałem wcześniej, Bitcoin chciałby przebić swoje dołki, no to kapitalizacja raczej również je przebije. Kapitalizacji tak nie można handlować, więc to jest tylko bardziej poglądowe. Gdzie jest kasa i z której strefy, do której ona sobie krąży. Natomiast jest to dla nas już bardzo dobry sygnał na to, że moglibyśmy jechać do góry. Teraz zajrzymy sobie znowu do indeksu DeFi. Więc skoro kapitalizacja, to tutaj też warto zobaczyć, co się dzieje. Mamy oczywiście dywergencję na RSI. Nie przebiliśmy jeszcze ostatniego szczytu, ale powoli pokazuje nam się złamanie struktury. Tu mieliśmy jeden dołek. Tu mamy niższy dołek i teraz moglibyśmy oczekiwać wyższego dołka. Jeżeli taką strukturę dostaniemy, będzie to dla mnie również sygnał na zakupy na monetach z DeFi. Aktualnie będę obserwował takiego właśnie scenariusza. Zejdziemy sobie na czwórkę. Oczywiście korekta. I teraz pierwsza strefa ma bronić tego dołka. Ale tak ogólnie powinienem oznaczyć ten dołek, czyli bronimy tego miejsca. Więc ja sobie rozciągam strefę. I teraz jeżeli
cena mi tu gdzieś spadnie, w strefie zbuduję solidną formację i zobaczę ruch do góry, albo i nawet jeżeli przebiją mi ten dołek, też wtedy, ja wtedy automatycznie robię zakupy na monetach z DeFi. Nie będę się dłużej zastanawiał. Ten wykres da mi sygnał, że będziemy jechać do góry. Także liczę na to, że ta strefa właśnie zadziała i polecimy po nowy szczyt. Dobra, teraz zajrzymy sobie do Ethereum, które wykonało bardzo ciekawy układ. I teraz zobaczmy, co tutaj się stało. Mieliśmy taką konsolidację. Mieliśmy strefy na górze. Tutaj na dole również bronili dołków. Podobna sytuacja była jak na Bitcoinie i kapitalizacji. Ten wystrzał natomiast pokazał nam, że może to być fala trzecia i ogólnie układ korekcyjny pięciofalowego impulsu. Można tutaj spokojnie sobie postawić lustro, korekty już mierzyłem, wszystko wygląda elegancko. I teraz mamy dwie możliwości, ponieważ może to być fala trzecia i po fali czwartej dostaniemy jeszcze jeden szczyt, ale całość może też być po prostu ruchem ABC. Ruchem korekcyjnym, który będzie zmierzał po nowy dołek. I teraz trzeba pamiętać o tych dwóch scenariuszach na Ethereum. I teraz jeżeli chodzi o wzrosty i potencjalny impuls pięciofalowy, no to mamy tutaj strefę, którą ja osobiście również będę handlował. Jest to strefa 1 do 1, dodatkowo są w tej strefie również jeszcze inne strefy z innych metodologii. I ja osobiście nie biorę całej strefy pod uwagę, tylko ograniczam się tylko i wyłącznie do pierwszego poziomu, czyli poziom 1 do 1. Ja z tego poziomu będę otwierał pozycję. Stop loss wyznaczyłem na poziomie 1298, a samo wejście jest na poziomie około 1353, a FIBO nam wskazuje 1355. Także ja tak naprawdę będę ustawiał, tak jak patrzę, z FIBO będę ustawiał wejście, stop loss czarna, tak jak przed chwilą przeczytałem. I jeżeli ten trade się uda, to mamy szansę przebić szczyt. I to nawet i dosyć może i znacznie. Więc risk ratio jest całkiem ciekawe dla tego wejścia, jak na interwał 4-godzinowy, więc całkiem spoko. Można oczywiście poczekać na zaliczenie, bądź zejście jakieś tutaj głębiej. Formację świecową na małym interwale, złamanie struktury, dzięki czemu będzie można sobie zwiększyć risk ratio. Ale jeżeli to będzie fala, jeżeli to wszystko to była korekta ABC, no to my spadniemy wtedy niżej. Dlatego przy takim scenariuszu, ja oczywiście biorę pod uwagę, że strefa da reakcję, ale wtedy trzeba spodziewać się tego, że najprawdopodobniej spadniemy niżej. I tutaj przygotowałem kolejną strefę, którą będę obserwować. Jeżeli okazałoby się, że jednak spadamy, a ta strefa nie zadziałała i to nie jest impuls, to ja wyznaczam tutaj kolejną strefę w przedziale 1140 a 1040 z obroną ostatniego dołka. Ja w tej strefie już będę kupował spot. Tak można powiedzieć, że gdzieś pewnie w okolicach 1100 już będę kupował. A jeżeli chodzi o futures, to będę szukał zatrzymania w tej strefie, informacji, jakiegoś sygnału świecowego. Oczywiście na grupie też będziemy cały czas obserwować tą strefę. Także dwa scenariusze w sumie. Impuls pięciofalowy do góry, a jak nie impuls, to ruch ABC i spadamy w dół. Jeżeli i w obu tych scenariuszach strefa 1 do 1 powinna dać popyt i spokojnie dać się zabezpieczyć. Jeżeli będzie to long, super, jedziemy do góry. Jeżeli się okaże, że to będzie short, zakupy są zabezpieczone. W razie czego można również poszukać shorta w tych miejscach i jazda w dół w okolicy znowu 1100. No i tutaj ja już bym zdecydowanie kupował spot. Wiele osób
które nie zdecydowały się na zakupy przy okolicach 1000 dolarów, bo wierzyły, że będzie taniej, po tym wzroście do 1600 na pewno skoczył im taki lekki gór. Spokojnie, jeżeli dostaniemy spadek, no to te 1100, to ja uważam, że to jest naprawdę hiper miejsce na zakupy Ethereum. Teraz sobie przejdziemy do analizy giełd zdecentralizowanych, czyli tak zwanych DEX-ów, jak właśnie OneUnch, Uniswap, SushiSwap. Zobaczymy, co tam u nich słychać. Tak więc, jeżeli chodzi o OneUncha, to tutaj tak naprawdę widzę dwie strefy. Pierwsza strefa to jest strefa oczywiście short, która jest w przedziale cenowym 0,86 do 0,89. Jednak zanim dotrzemy do tej strefy, będziemy znowu bronić ostatniego dołka, który znajduje się w tym miejscu. Ja wynalazłem tutaj miejsce, żeby zrobić sobie trade'a. I tutaj mamy strefę zakupową, gdzie pierwszy poziom jest najsilniejszy, czyli pomarańczowy. Miejsce do wejścia dla Binance Futures jest 0,5833. Stop loss dla tego scenariusza na czarnej linii, czyli 0,5615. Natomiast najbezpieczniejszy stop loss, bo ten czarny to jest agresywny dla ciasnego wejścia na futures. Natomiast bezpieczny będzie dopiero pod dołkiem, czyli poniżej 0,5396. I teraz jeżeli ta strefa zadziała, no to mamy szansę dotrzeć właśnie do strefy wyżej. I taki trade robi nam risk ratio 1 do 13. Należy pamiętać, że to jest interwał 4-godzinowy, więc wykonanie tego trade'a może trwać i nawet 2 do 3 tygodni. Dlaczego by nie? To 4-godzinówki różnie mogą się układać. Także jest to raczej długoterminowy trade. Natomiast cała ta strefa wygląda bardzo fajnie, jeżeli chodzi o popyt i obronę tego dołka. Więc jeżeli ktoś nie będzie chciał z tego skorzystać, to można obserwować, czekać na jakieś złamanie struktury. Jeżeli złamią ją, będzie wszystko wskazywało, że jedziemy do góry, no to kolejny target, no to właśnie będzie tutaj w okolicach 0,85. Dobra, kolejny na tapecie jest Sushi. Sushi handlowaliśmy sobie ostatnio kilka razy. Na YouTubie też pojawił się setup. I teraz, czego możemy się spodziewać aktualnie? Przed nami była tutaj strefa podażowa, jednak cena nie dotarła jeszcze do niej. Więc shortów nie szukaliśmy, natomiast cały czas zastanawiam się nad moim poziomem niżej i zdecydowałem się, że aktualnie tylko nad nim będę się skupiał. Czyli jeżeli chodzi o sushi, oczekuję głębszego spadku. Pomarańczowy poziom 0,962 to będzie mój poziom wejścia. Stop loss będzie to 0,644. Ten poziom jest bardzo daleko od aktualnej ceny. Natomiast przy jakimś mocniejszym gruchnięciu Bitcoina widzę dużą szansę, że właśnie spadniemy. I sushi połamie wszystkie te dołki. Ta strefa to jest bardzo silny imbalans. No i pod imbalansem mamy tutaj no, bardzo duży, mocny powód na wzrosty. Więc ja aktualnie będę się skupiał właśnie na tym miejscu, jeżeli chodzi o sushi. Jeżeli oni mi tutaj nie dojadą i okaże się, że tak jak przy innych altcoinach, gdzieś oni wcześniej sobie wystartują, to ok, zaakceptuję tą sytuację i wtedy będę po prostu czekał na kolejną korektę, która mi się gdzieś pojawi. Natomiast jeszcze nie widzę tutaj takiego super powodu, żeby faktycznie już mielibyśmy stąd rosnąć. Dlatego już na sztywno ustawiam sobie zakupy spot na pomarańczowy poziom. I futures też tutaj będę łapać. Ten trade, jeżeli by się udało, też jest w stanie do następnej strefy zrobić risk ratio 1 do 21. Z tym, że to już jest interwał dniowy, czyli jeszcze wyższy niż na one inchu, więc to również może dosyć długo potrwać. Ale jest to dosyć atrakcyjne. Natomiast jeżeli chodzi o sam spot, no to tutaj już nie trzeba sobie jakby ustawiać tego stop lossa, można sobie go odpuścić. A ruch do zrobienia na samym spocie też jest fajny, 150%, także. Ale zanim dotrzemy do tej strefy, to oczywiście jeszcze będę obserwować, co tutaj się wydarzy. Jeżeli nastąpi tutaj zmiana, to będę o tym oczywiście informował.
ale najistotniejsze miejsce jest właśnie tutaj. Kolejny mamy Uniswap. I teraz jeżeli chodzi o Uni, to mamy tutaj strefę na short, gdzie środkowy poziom tej strefy jest najsilniejszy. To jest ostatnia strefa 1:1. Zrobimy ją sobie fioletową. Więc jeżeli cena by dotarła do tej strefy, do środkowego poziomu, ja spodziewam się na pewno reakcji. Ostatni poziom też jest bardzo atrakcyjny. Pierwszego już bym raczej chyba nie brał pod uwagę na ten moment. I teraz, co może nam się tutaj wydarzyć lokalnie? Również oczywiście spadek, tak jak na innych altach oraz na Bitku. Ja na Unii będę obserwować strefę głębokiego A. Te dołki 2, to wszystko raczej zostanie wywalone. Płynność zostanie zebrana. I lecimy niżej w strefę głębokiego A i będziemy tutaj bronić tak naprawdę dołka. Możemy sobie tutaj zaznaczyć. Strefa buy, obrona dołka, czyli handel. Powinien wyglądać następująco. Czekamy na zatrzymanie ceny w strefie, formację świecową jako sygnał. I na jej test możemy próbować wchodzić na kolejnego longa. Wydaje mi się, że spokojnie ja sobie w ogóle ustawię alarm od razu tutaj. Te dołki raczej bankowo zostaną wywalone, więc tego możemy się spodziewać. A z tej strefy szukamy kolejnego ruchu do góry. Docelowo do strefy 1:1. Kolejny mamy OKB, czyli OKX. Jakiś czas temu wrzucałem wejście na ten poziom. Niestety to było podczas spadku Bitcoina, więc to się nie udało. Aktualnie mamy sytuację, w której cena konsolidowała. Widać, że tutaj były robione ukryte zakupy, po czym mamy wystrzał i cena wraca do ostatniego poziomu zakupowego. Widać, że ludzie się stąd ewakuowali, którzy tutaj kupowali. Ja również się ewakuowałem jakąś małą moją paczką. I teraz czego możemy się spodziewać? Korekty. I znowu wejścia w tą strefę. Wszyscy, którzy stąd się ewakuowali, będą próbowali oczywiście tutaj odkupić walor taniej. Widać, że tutaj już zakupy wjeżdżały. I schemat jest praktycznie taki sam, czyli obrona dołka, strefa. Ja osobiście sobie też znowu coś tutaj podkupię. Poluję na wszystkie giełdy zdecentralizowane i scentralizowane. Warto mieć zawsze jakieś tokeny tych giełd w portfelu, dlatego ja tutaj będę się czaił na wejście. Raczej gdzieś pod koniec strefy czekam na formację i złamanie struktury, gdy to dostanę, stop loss pod dołek i zrobię sobie znowu jakieś zakupy na spot. Kolejny token jest to CHSB, czyli Swissborg. Oglądamy to do dolara na Bitfinexie. Ja jestem mocno zainteresowany tym projektem. Cały czas sobie skupuję, już od w sumie bardzo dawna, chociaż cena leci w dół, to dla mnie sama apka jest mocno użyteczna. Ja z niej sobie korzystam jako z bramki Fiat. Polecam bardzo. I jeżeli chodzi o techniczne zachowanie ceny, no to cały czas schodzimy w dół. Mamy coraz to mniejsze korekty 1:1 do powtórzenia. Ale tych oporów jest multum. I teraz czekam tak naprawdę na złamanie trendu z większymi zakupami, bo moje podkupywanie tego tokena jest raczej małymi kwotami ze względu na to, że mamy trend spadkowy. Natomiast wyznaczyłem sobie tutaj taką strefę, z której będę próbował robić buy. I teraz nie czekam na jakiś konkretny poziom, stawiam sobie po prostu alarm. Jeżeli cena mi tutaj wejdzie i oni obronią ostatni dołek, no to ja robię tutaj zakupy, spot i liczę na to, że cena w następnym ruchu dotrze do strefy 1:1, czyli do przedziału cenowego 0,32. Z
tego miejsca, no jest to 100%, także całkiem elegancko, więc zakupy na 0,16 Swissborg. I ja oczywiście, ja ogólnie nie kupuję tego na żadnej platformie, ja sobie skupuję na Swissborgu po prostu, także jakby ktoś chciał się dowiedzieć gdzie, to ja po prostu tam bezpośrednio sobie skupuję, jak cenami tu pyknie, no to ja po prostu tam wejdę i sobie coś podkupię. Wydaje mi się, że jest to mocno przyszłościowy projekt. Zbijanie ceny mnie cieszy. Nawet jak zejdą jeszcze niżej, to też wydaje mi się, że będzie to atrakcyjne. Natomiast wiem, że te wykresy nie są pełne, trzeba by było jeszcze zobaczyć na CoinGecko, gdzie mieliśmy dokładny start, ale sam projekt sobie dla mnie jest spoko, więc ja mam zamiar sobie go podkupić. Kolejny na naszej liście jest to Gate.io i jest to też token giełdowy. Ta giełda odpowiada głównie za shitcoiny i tak naprawdę polecam mieć tą giełdę ze względu na to i mieć tam jakąś drobną kaskę. 100-200 dolarów. Bardzo często jest tak, że wszystkie shity, które pojawiają się gdzieś na Binance, mają nowe listingi, to one zazwyczaj wszystkie są wcześniej na Gate.io i można sobie korzystać z różnych urządzeń, które mówią o takich listingach. Jeden z takich urządzeń jest na przykład na MaxData i tam można wtedy sobie wchodzić i od razu skupować z tego Gate.io takie tokeny, które później pojawiają się gdzieś na lepszych giełdach, można na tym w sumie spoko zarobić. Ja szczerze mówiąc pierwszy raz przyglądałem się teraz temu tokenowi i z tego co wyczytałem, to oczywiście mamy cały czas trend spadkowy. Jeżeli chodzi o zakupy spot, znalazłem bardzo fajne miejsce na poziomie 3 dolarów 10 centów. To jest w sumie świetne miejsce. A cała strefa jest w przedziale 3 dolary 24, a 2,89. I ja ustawiam się tutaj na jakieś małe zakupy. Teraz jeżeli chodzi o ruch do góry, jeżeli byśmy tutaj mieli już nie dotrzeć nigdy, no to mamy tutaj do pokonania pełno oporów, z których będą reakcje short. Tu mamy pierwszy mały, z którego raczej bym spodziewał się mikro reakcji niż jazdy po nowy dołek. Natomiast tutaj wyżej mamy zdecydowanie silniejszą strefę, która właśnie może nam dać jeszcze ten nowy dołek. Ale czy to się wydarzy? No nie wiemy. Może być też jeszcze tak, że stąd już pojedziemy po to miejsce. Dla mnie byłoby to wręcz, dla mnie byłby to idealny scenariusz. Natomiast niezmiennie jesteśmy w trendzie spadkowym. Lokalnie, jeżeli przebijemy tą strefę, no to będzie można myśleć już o jakichś szukaniu struktur na zakupy. Ale tak naprawdę docelowo ta strefa powinna zostać złamana i dopiero w tym momencie będziemy mogli spokojnie myśleć o zakupach. Dobra, kolejny walor jest to FTX token. Teraz zobaczmy sobie w sumie na dniówce jak to wygląda, będzie lepiej widać. Więc jeżeli chodzi o FTX-a, dla mnie on tutaj wjechał w silną strefę, znaczy cały czas w sumie w niej jesteśmy. Tej silnej strefie. Było blisko do tego, żeby ona pękła, ale jednak widać, że no jest tutaj bardzo dużo kupujących. RSI rośnie, czyli wszystko wskazuje na to, że rozpoczyna nam się tutaj jakaś akumulacja. I teraz znajdujemy się w ostatniej strefie 1-1. Nie przebiliśmy jeszcze overbalansu, więc jakby trend spadkowy obowiązuje, natomiast ja będę próbował już zakupy spot. Mam tutaj taką strefę, która ma bronić jakby tych dołków, ale tak jak dłużej się zastanawiam, to w sumie wydaje mi się, że te dołki zostaną naruszone. I tą strefę powinniśmy sobie zmniejszyć o w ten sposób, jakby poza tą niebieską, czyli strefa zaczynałaby się od 24 dolarów, a kończyłaby się plus minus na 21,80, tak bym ją zrobił. I ja z tej strefy oczekuję popytu. No, oczywiście obrona dołka, czyli czekamy aż cena zejdzie, zbuduje jakąś formację i na jej test możemy próbować wejść. Chyba że ktoś jest niecierpliwy, no to może sobie poustawiać zlecenia ze stop lossem pod dołek, a jeżeli to jest spot, to w ogóle nie trzeba ustawiać stop lossów, bo jeżeli się pomylimy i na przykład cena miałaby spaść niżej, no to my w końcu będziemy mieli moment, gdzie wrócimy i zrobimy sobie ewakuację. Tak jak to było w OKB, gdzie wrzucałem setup na spot powiedzmy 2 miesiące temu. On się nie udał i teraz
Na spokojnie była okazja, żeby wyjść. Na zero. Okej, okay. Także ta strefa, dołek do obrony. Ja skupię sobie coś tutaj, jakąś pierwszą paczkę na spot. A co będzie się dalej działo, no to zobaczymy. Na koniec zrobimy sobie dwie prośby z komentarzy. Pierwszy będzie o Miss Go. A więc z interwału tygodniowego ja mam tutaj wyznaczone dwie strefy na zatrzymanie. Pierwsza jest na poziomie 1,72, druga jest na poziomie 0,67. No i teraz dotarliśmy do pierwszej strefy. Nie mamy żadnej formacji. RSI nie dotknęło jeszcze 30. Więc to mnie niestety martwi. I no jest duża szansa, że jeszcze pykniemy w dół. Zobaczmy, jak to wygląda na dniówce. Dniówka. Czy tu obronili dołek? Obronili dołek, ale ruchy są niemrawe w porównaniu do innych altcoinów, więc nie wygląda to tutaj za dobrze na ten moment. Tu będzie bardzo istotna strefa oporu. I tak naprawdę właściwie to ja chyba bym nie ruszał tego waloru, dopóki on nie przebije tej strefy. Jeżeli komuś bardzo zależy na tym, żeby go kupić, no to już można powiedzmy spróbować sobie podkupić jakieś parę sztuk. Natomiast no, mi się tutaj nie podobają te układy, które się tworzą. Jakby to jeszcze chcieli sobie gdzieś tutaj zejść. Więc ja jeszcze się wstrzymuję. Tutaj po środku nie widzę żadnych poziomów na zatrzymanie. Dopiero ten 0,67. Więc ja dla bezpieczeństwa po prostu poczekam, aż oni ewentualnie się zwalą i później przebiją mi chociażby te szczyty i zrobią jakiś ruch, który będzie mnie zachęcał do zakupów, do przebicia kolejnej strefy. Także tak bym widział OmiSego. I ostatni walor jest to XEM. XEMnem. I teraz tak, tutaj mamy strefę 1 do 1 jako nasz opór. Teraz to, co możemy na pewno zauważyć, to to, że tu jest masa zleceń. I to widać zdecydowanie, że tutaj ktoś zbijał, tutaj też już powoli ktoś zbijał, aż zrzucił. A ten strzał, nie wiem czym był spowodowany, ale wjechał ogromny wolumen. Został on zgaszony totalnie w moment. Czyli tu było bardzo dużo zleceń. Później znowu kolejny strzał, zgaszeni w moment. Czy ten XEM ma szansę na jazdę do góry? Ma. I on w końcu pojedzie. W jakimś momencie zbiorą zlecenia z dołu i będą mieli na tyle dużo siły, żeby to przejechać. Możemy zobaczyć tu znowu jakiś na przykład jeszcze jeden wick w dół, ale w końcu to zostanie rozjechane i najprawdopodobniej koncertowo zostanie rozjechana również ta strefa. Jeżeli oni tutaj się tak pozbierają kilka razy, no to później będzie silny wystrzał do góry, gdzieś powiedzmy w okolice. No tutaj tych poprzednich konsolidacji myślę, że spokojnie ta strefa. Także czy skupować tego XEMa? No wiecie, jakby patrząc na altcoiny, no są jakieś sygnały, ale ja jeszcze bym z tym akurat altem poczekał. Ale no widać, że tutaj ktoś sprzedaje, nie? Tu wyżej też pewnie będą zlecenia, także jeżeli dołki by się obroniły, no to można by było pomyśleć. Z drugiej strony RSI tu się strasznie już napompowało, a cena jakoś nie pokazała tego ruchu, więc przy rozładowaniu możemy zrobić jeszcze jeden dołek, budując dywergencję, której tutaj w sumie takiej fajnej brakuje. Więc no to okej, tutaj bym jeszcze się wstrzymał. Poczekajcie, aż się rozwinie sytuacja. Lepiej by było poczekać na przebicie strefy albo przebicie dołka, no bo tu nie wiadomo, co się dzieje. Chyba że właśnie jest to element akumulacji grubasów, gdzie oni sami sobie ustawili tutaj zlecenia na sprzedaż, a tutaj sobie ustawiają zlecenia na kupno i handlują sobie sami między sobą, zgarniając sobie jakiś tam procent 30 na przykład, i tak będą sobie tu handlować w range'u, aż skupią odpowiednią ilość tego waloru. Także tak bym to widział w sumie. No i dobra, na dzisiaj to jest wszystko. Dziękuję wam bardzo. Wpisujcie swoje walory. A chętnych zapraszam również do dołączenia do naszej grupy.
Dzięki i do usłyszenia za tydzień.